Z nami Artur Szpilka. Artur, w sobotę wygrałeś swój pierwszy poważny pojedynek. 3 rundy z Owenem Beckiem. Powiedz, czy analizowałeś już tę walkę, jakieś wnioski? Dokładnie, analizowałem walkę z trenerem. Dokładnie i mówił, że za bardzo chciałem jak Fizol. Troszeczkę się wychylałem. No i dużo błędów. Może pojedynek się podobał dla oka, dla kibica, ale to jeśli chodzi o mnie, nie jestem z niego zadowolony, ponieważ dużo wypadałem. Chciałem ubić przeciwnika zamiast boksować swój boks. Mówię, to jest kolejna nauka dla mnie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wyeliminuję takie po prostu błędy, bo to błąd, a to trzeba wszystko eliminować i do następnej walki poprawić. Bo wypadałem jednak, jakby nie, bo chciałem uszczelić zawodnika zamiast myśleć o boksowaniu i o fajnym boksie. Tyle na ten temat. Właśnie, trochę to nie idzie w parze. Trener niezadowolony, ale publiczność szalała. No dokładnie, no ale trener ma ode mnie jak większe wymagania. On nie liczy na mnie tak jak publiczność, że publiczności podoba się boks, walka. Mi się to też podoba, ale to nie zawsze jest fajne. Trzeba boksować, jeżeli trener mówi, że chcesz się znaleźć na najwyższym poziomie, to musisz robić tak, żeby nie było najmniejszych błędów. No i ma rację, nie? Poniosłem się troszkę emocji, chciałem go zabić zamiast boksować. Ta sytuacja zważenia troszkę na ciebie wpłynęła? Dokładnie, nakręciłem się głównie tą wagą, cały czas pamiętałem tą wagę, mówię, ja ci pokażę, że tam za mnie. Ja ci to, no ale mówię, to jest kolejny rywal, który przegrał i mam nadzieję, będą ich coraz więcej lepszych zawodników, z którymi będę mógł się sprawdzić. Teraz już wróciłeś do treningów, czeka cię pojedynek na gali w Uncasville, 5 listopada. Dokładnie, teraz będę boksował 5, trenuję, wiem, że od następnego tygodnia ma przyjechać dobry sparring partner, zapomniałem jego nazwiska. W każdym razie Amerykaniec i co, no i będę miał tydzień sparingów, wylatuję, no i zapraszam wszystkich w Uncasville, wszystkich kibiców ze Stanów do obejrzenia mojej walki na żywo, jak również Mariusza Majewskiego i Błaszczyka. Ta twoja walka odbiła się szerokim echem w mediach, czujesz tę rosnącą swoją popularność? Znaczy, tak jak mówię, no czuję to, da się to zauważyć, ludzie mnie spotykają na ulicy, gratulują, dziękują. W ogóle jest to taki szok troszeczkę, bo mówię, tak się w jednej chwili po prostu wszystko zmieniło, wyszedłem z więzienia, 2-3 walki, ja się czuję, to mówię, niektórzy mnie bardziej rozpoznają niż niektórych naprawdę moich kolegów z teamu, co boksują dłużej, tak? Ja idę do sklepu po bułki, idę do sklepu na cmentarz, idę gdzieś tam, a tu wszyscy, o, gratuluję, panie Arturze, gratuluję, zdjęcia sobie robią, no miłe to jest, prawda? A to mnie tylko mobilizuje do następnych walk, że im więcej będę miał kibiców, tym więcej ludzi będą ze mnie szło, a ja będę miał taką jakby na sobie odpowiedzialność, żeby zdobyć coś dla Polski, zdobyć mistrza świata w wadze ciężkiej, gdzie jeszcze nigdy czegoś takiego nie było. Oprócz tego jest to wyzwanie i mobilizacja dla mnie. Ale chyba z tego, co mówisz i z tego, co się obserwuje ciebie na treningach, to nie ma ryzyka, że jakaś sodówka ci nagle w związku z tą popularnością do głowy uderzy. Nie, ja w ogóle to to traktuję jako, no ja w ogóle szczerze nie podoba mi się to czasami, nie lubię, to nie jest wcale fajne, gdzieś tam zdjęcia jakieś, to tylko czas marnuje. Mówię, jechać gdzieś tam coś zrobić, to tylko czas się traci, tak się wydaje. Fajne jest to, że jak boksuję, to ludziom się podoba, to mi się podoba akurat, to mnie cieszy, to mnie niesie. Im więcej kibiców, tym bardziej jestem zmobilizowany, zdeterminowany do tej walki i chcę pokazać jak najlepszy boks, to jest prawda. Ja pamiętam po wyjściu z więzienia, mówię, że tam czytałeś w więzieniu Poto, wzruszony byłeś postacią Kmicica. I tutaj taki nam sportowy Kmicic rośnie, bo wyszedłeś z więzienia, idziesz dobrą drogą, teraz będziesz walczył dla Polski, tak? Dokładnie. A Andrzej Kmicic to dla mnie naprawdę super postać, super bohater. No i ta, myślę, że będzie tak samo ze mną, że jednak kiedyś tam w przyszłości Polacy, pomimo tego wszystkiego, co się tam stało, będą tak jak król oznaczał Kmicica, dziękował mu za to wszystko, wszyscy byli zdziwieni i tak samo będzie ze mną, że pomimo tego wszystkiego wyszedłem, zdobyłem mistrza świata i ciężką pracą i ciężkim takim charakterem, jaki mam, dążyłem do tego i będę do tego dążył, dlatego mi się wydaje, że Andrzej Kmicic to taki bardzo kolorowy bohater. I naprawdę ktoś, kto czyta książki, ktoś, kto przeczytał Potop, to naprawdę sam przyzna, że to jest troszkę podobne. 5 listopada ta gala w Uncasville, wracasz do hali Mohican Sun, w której
stoczyłeś już jeden pojedynek, wtedy atmosfera była gorąca, teraz chyba będzie jeszcze lepiej. Dokładnie, z tego co się orientuję, chłopaki tam w Stanach robią flagi, organizują większe ekipy, wtedy jeszcze nie było tak wiadomo, że tam zaboksuje, to było takie, a teraz dużo osób wie, że tam boksuje, dużo moich przyjaciół, dużo moich znajomych. Także myślę, że w Junkersville będzie dużo Polaków, dla których serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Junkersville. Słyszeliśmy, że na sparingi ma przyjechać do ciebie Gbenga Olokun, czyli taki no, naprawdę poważny sparring partner, porównując go do tych, z którymi walczyłeś wcześniej. Właśnie, o tego sparring partnera mi chodziło. Dokładnie, ma przyjechać w poniedziałek, będziemy sparować. O ile się nie mylę, on zrobił niespodziankę bodajże z boosterem. Wiadomo, to już nie był ten booster, ale zrobił z nim niespodziankę. Zawodnik silny, trochę taki tur, fajnie. Ja takich sparring partnerów potrzebuję, coraz mocniejszych. Cieszę się, że Andrzej Wasilewski organizuje, robi wszystko tak z trenerem, żeby mieć coraz lepszych sparring partnerów. I tak naprawdę po sparring partnerach, po treningach będziemy mogli powiedzieć, jakiej danej jestem dyspozycji. Jeżeli będę w dobrej, dadzą dobrego zawodnika. Podobno potem jeszcze coś w Stanach się szykuje i to w Las Vegas. Dokładnie, w lutym mam zaboksować w Las Vegas i liczę, że ten czas właśnie będzie na jakiegoś dobrego zawodnika właśnie w Las Vegas, żeby się pokazać i Polakom, myślę, to już będzie po operacji mojej, czyli będzie wszystko, nie będzie żadnych możliwości innych, żeby tylko wygrać, wejść i pokazać to, co najlepiej umie robić.